Zima 2023, pierwszy sezon rozpoczynający rok 2023, Q1, tak zwany Q1, czyli kwartał pierwszy. Jest to 29 sezon w historii istnienia biznesowych rozgrywek Elite Ligi. No i czekamy na sezon wiosna, który będzie tym jubileuszowym 30. Ale skupmy się na kwartale pierwszym. Rozpoczęliśmy w styczniu 111 drużyn podzielonych na 10 poziomów, 10 grup. No i właśnie w tym sezonie po raz pierwszy w historii nastąpiła zmiana nomenklatury, zmiana nazewnictwa. Elite pierwsza do piątej ligi B, B jak biznes. Tutaj umieściliśmy bardzo, bardzo hermetycznie, elegancko najciekawsze drużyny biznesowe, korporacyjne oraz pierwsza do piątej ligi A, A jak amator, w której występują bardzo ciekawe, najlepsze projekty piłkarskie, koleżeńskie, ale także najlepsze biznesowe drużyny, albowiem nie jest to tajemnicą, że elit pierwsza do piątej ligi A to są grupy, w której gra się w piłkę i tam wiele drużyn chce po prostu być, także biznesowych, natomiast elit pierwsza do piątej ligi B to jest nasze miejsce, w którym bawimy się futbolem, cieszymy się każdym tygodniem spędzonym na boisku i tak wygląda ten podział. Gramy na dwóch obiektach: Varsovia, znane i lubiane miejsce na mapie piłkarskiej, oraz od tego sezonu Drukarz, czyli Międzynarodowa 2, Park Skaryszewski, tam bardzo fajny Orlik 56-36, przykryty balonem, także po raz pierwszy w historii zaprosiliśmy Was także w tym sezonie na rozgrywki siódemek, albowiem boisko wymiarowo spełnia idealne warunki do gry 6+1. Przed nami omówienie pierwszej części sezonu Zima 2023, na którą zapraszają Was Dominik oraz Patryk. No i Kuba, życzymy udanej audycji. Elite 5 Liga A, czyli nowe rozgrywki, nowe rozdanie na obiekcie Drukarz. Siódemki, 6+1. Format powiększony, albowiem boisko przy Międzynarodowej 2 mierzy 56x36 metrów. Są to naprawdę idealne warunki, nie za duże, bo są też boiska w Warszawie, gdzie gracie po 7, grając na lotnisku, biegnąc przez pół boiska, żeby rozegrać sytuację sam na sam. To boisko to są naprawdę idealny wymiar. Nie jest to też jamnik. Jest boisko, gdzie grało się na siódemkach, gdzie boisko było bardzo wąskie, ale bardzo długie. Natomiast to boisko w mojej ocenie, w naszej ocenie sprawia, że gra w siódemkach w formacie 6+1 jest niezwykle przyjemne. Witamy serdecznie w premierowym sezonie siódemek piłkarskich. 6 drużyn. Nie udało nam się stworzyć grupy pełnej 11-zespołowej, bowiem na Drukarzu maksymalną liczbą drużyn w grupie może być 11 drużyn z racji po prostu godzin. 5 meczów możemy rozegrać wieczorem, natomiast 6 już nie. Któż by wytrzymał 6 godzin, 6 meczów grając pod rząd? Musielibyśmy kończyć o 24, natomiast 5 meczów już jak najbardziej tak, natomiast nie udało nam się w pierwszym sezonie premierowym stworzyć takiej grupy, ale jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni na nadchodzący sezon wiosna, ale o tym zdążymy jeszcze powiedzieć. Przyjrzymy się 6 drużynom, które rozpoczęły rywalizację i rozegrały już 6 spotkań, jedno pierwsze sparingowe i 5 meczów o punkty. Są nimi Warszawa Wanderers, Piłeczka Lobem, Klimak, Laga Bonito, Socho i KTS Zeszło. Panowie i panie, bowiem w dwóch drużynach spośród 6 grają również panie i od razu chciałem je wam szerzej przedstawić. W drużynie Piłeczka Lobem gościliśmy trzykrotnie Agnieszkę Rybicką, pomocnik drużyny, dziewczynę, która rozegrała 3 spotkania, jednokrotnie faulowała, także Agnieszka Rybicka. Agnieszko, bardzo Ci dziękujemy, że jesteś i wspierasz drużynę Łososiowych Piłeczka Lobem, także czekamy na większy dorobek statystyczny, no i mam nadzieję, że przed Tobą jeszcze wiele ciekawych akcji. Drugą reprezentantką płci pięknej w rozgrywkach jest zawodniczka reprezentująca
lidera KTS Zeszło, Paulina Karczewska, również rozegrała 3 spotkania. Poza tym nie zapisała się jeszcze, przepraszam, błąd. W 3 meczach Paulina zdobyła gola, także gratulacje i czekamy, dziewczyny, na jeszcze większy dorobek punktowy. Czyli mamy Agnieszkę, Paulinę oraz całą zgraję dobrych graczy. No nadmieńmy, żeby panie nie czuły się osamotnione, że to nie były pierwsze i jedyne, bo historia 10-letnia Elite Ligi, no tak naprawdę przez te 10 lat naliczylibyśmy z co najmniej 10 zawodniczek. Tak jest. Były zawodniczki w drużynie Avon, była zawodniczka w drużynie Philips. I też mieliśmy jedną panią sędzią. Sędzinę, tak, ale odniosła kontuzję kolana. Podobno nie sędzinę. Także tak, żona sędziego. To są informacje o płci pięknej w rozgrywkach Elite Ligi. Zachęcamy, bo naprawdę gra z mężczyznami wcale nie jest taka chyba trudna, taka odstraszająca, tym bardziej na poziomie elit piątej ligi. I tutaj taki puszczam oczko. Panie i panowie, ponieważ ja i Piotr jesteśmy zaangażowani w ten projekt w tym pierwszym premierowym sezonie, a siedzący obok Patryk i Dominik nie mieli okazji przyjrzeć wam się bliżej, ja będę tutaj prawił was takim monologiem. Słuchajcie, po 5 kolejkach z kompletem punktów KTS Zeszło, drużyna posiadająca szeroki skład, posiadająca również graczy, których znamy, którzy przez kilka sezonów grali w drużynie Carsmile. Mowa tutaj o Arkadiuszu Chrostowskim, mowa tutaj również o Karolu Zarębie. Także znamy tych zawodników. No i przede wszystkim Marcin Szatkowski. To też jest postać, którą znamy z drużyny Aja Acta Est. Także znajomość z tymi zawodnikami w jakiś sposób stworzyła szansę stworzenia drużyny KTS Zeszło. No i biorąc pod uwagę, że znamy sposób gry tych zawodników, czyli bardzo dynamiczną, szybką grę, wiedzieliśmy, że będzie to faworyt do zwycięstw. No na pewno ja ze swojej strony zauważę to, co mi się rzuciło po pierwszych meczach w oczy, no ten duży rozstrzał w pierwszej kolejce, no 0-5, 1-8, 6-1, no i byłem delikatnie zadziwiony, zaskoczony, może to złe słowo. Ale w drugiej kolejce już sytuacja drużyn się odmieniła. Tak jak w pierwszej kolejce Laga Bonito przegrało 1-6, w drugiej 5-2 z Warszawa Wanderers. Ta grupa tych 6 zespołów, w zasadzie co kolejkę, no tutaj się wymieniają zwycięstwo za porażkę i odwrotnie, więc... Zgadzam się z tobą, Patryku, masz bardzo dobre... Wiadomo, KTS Zeszło, no trzeba tutaj wyłączyć. Ale spodziewałem się, że też Socho będzie tutaj przodowało, ale no traci punkty, jak widać. Sytuacja wygląda następująco. Faktycznie pierwsze dwie kolejki były swojego rodzaju testem, takim zapoznawczym, próbą, nawet nie drużyny się badały, tylko właśnie wewnętrznie drużyny się próbowały ułożyć. Natomiast biorąc pod uwagę, że KTS Zeszło ma szeroki skład, ma szybkich, dynamicznych graczy, to też jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Chłopcy trenują. Chłopcy zdecydowali się postawić na czarnego konia, jakim są, i postanowili zainwestować w siebie, czyli w rozwój, czyli wybrali sparingi. Mamy, jak wiecie, możliwość sparingowania się w piątki i w niedzielę. I oni z pewną świadomością wybrali lepsze zgranie, mając okazję trenować i sparingować się na tym boisku, a gra w niedzielę i we wtorek, no na pewno jest to potężny handicap, do którego zachęcamy. Także KTS Zeszło z szerokim składem, przypomnę, w obronie Przemek Budny, człowiek tytan, człowiek ściana, od którego zawodnicy często niejednokrotnie się odbijają. Jest Maciej Bilski, sympatyczny chłopak, także myślę, że nie warto nie wspomnieć o Michale Lipińskim, znanym jako B-Boy, także jest to obrona bardzo solidna. W drużynie tej warto też zwrócić uwagę na kreatywnych pomocników, którzy pełnią rolę pewnego rodzaju pierwszej takiej w przypadku braku posiadania piłki, taką siatką, do której wpadają te piłki bezpańskie. Konrad Olewiecki pełni taką funkcję. Na pewno warto jest na niego zwrócić uwagę. Tak jak mówiłem, Kamila Zielińska oraz wymienieni gracze z Bartkiem Chełstowskim na czele. Także drużyna KTS Zeszło od obrony do ataku, no i w ataku mają naprawdę pełen wachlarz. Wspomniani szybko nodzy Arkadiusz, Marcin,
No i wykańczający akcję Wiktor Prusinowski, Bartek Chełstowski oraz Karol Zaręba. Wydaje mi się, że ta drużyna, która w tym momencie ma komplet punktów, jest poza zasięgiem. Powiedziałem, młody skład, szybko biegający i chłopcy jeszcze zdecydowali się na sparingi, aby tą formę jeszcze wzmocnić. Soho Team, Soho Fioletowi, znamy ich doskonale. Oni również trenują w czwartki z drużyną Wedel. Chłopcy grający dwukrotnie. Skład delikatnie się przemodelowuje, rozwija. Natomiast drużyna prowadzona przez Marka Golana i Krzysztofa Spyta z całą pewnością zrobiła duży krok do przodu. W przeszłości wielokrotnie grali chłopcy w najniższych poziomach rozgrywkowych szóstek rozgrywanych na Warsowi. Natomiast teraz szybki, dynamiczny Piotr Cichocki gra z numerem 9, robi dużo wiatru i jest niesamowicie dobrze dysponowany na tym większym boisku. Adrian Gębski to nowicjusz, chłopak, który rozegrał 8 spotkań, ale jego 7 goli pokazuje, że jest to bardzo ważna postać w tej drużynie. No i chciałem jeszcze zwrócić uwagę na dwóch nowych graczy. Andrii Rybalko, napastnik, 4 mecze, 2 gole. Być może statystyki nie powalają, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że na tym większym boisku ostrzelenie gola jest zdecydowanie trudniej. Przesuwanie, dłuższe prowadzenie piłki, no i strzały często są z dalszej odległości, powodują, że gole padają rzadko, a jego zdobycie wymaga zdecydowanie większej umiejętności. Drugim graczem, którego chciałbym wyróżnić, jest Ilia Zacharow, pomocnik, ale w 4 meczach strzelił 4 gole i są to z pewnością gracze, którzy ciągną ten wóz z węglem. Nie sposób nie powiedzieć o Mateuszu Zarzyckim, graczu z numerem 45, oraz wszędobylskim blondynie, silnym jak Haaland, czyli Michale Siejce. Michał Siejka to weteran. W 24 meczach zdobył 38 goli, ale jak wiecie, dużo w rozgrywkach szóstkowych. Także drużyna z Bartkiem Przewoźnikiem na czele jest solidnym graczem. Wydaje mi się jednak, że na tą chwilę drugie miejsce to jest naprawdę optimum umiejętności. Myślę, że chłopcy jeszcze nie mają podjazdu, że tak się wyrażę w takim slangu ulicznym. Jeszcze nie mają podjazdu do drużyny KTS Zeszło. No i teraz skupimy się na czterech zespołach. Laga Bonito, Klimak, Piłeczka Lobem oraz Warszawa Wanderers. To są zespoły, których tak naprawdę nie znaliśmy. Przed sezonem dołączyły do rozgrywek. No i przyznam szczerze, że wrócę jeszcze do przedsezonowego tygodnia sparingowego. Tak rozstawiłem te mecze, tak żeśmy je rozstawili, że widząc skład, widząc ilość, widząc jakby frekwencję, poziom jakby też biorę pod uwagę zaangażowania i sprzętu nawet taki, jaki to sobie postawiłem. Mówię tak, okej, KTS Zeszło, to będzie drużyna, która będzie walczyła o mistrzostwo na pewno. Warszawa Wanderers, to z pewnością będzie zespół numer 2, numer 3. No i tamte kolejne zespoły będą uzupełnieniem stawki. Natomiast sytuacja diametralnie się zmieniła. Laga Bonito w pierwszym meczu no wyraźnie przegrała 1-6 z KTS Zeszło, ale jak się później okazało, tak naprawdę każdy zespół przegrywa dosyć wyraźnie z drużyną KTS Zeszło. Soho przegrało 2-7, Piłeczka Lobem 2-7, 1-6 Warszawa Wanderers, no i Klimak uległ KTS Zeszło 0-4, czyli w każdej kolejce jest taki dosyć wysoki wynik, w którym KTS Zeszło rozbija rywali, natomiast później już wcale nie jest tak, bardzo stawka się wyrównała. Soho walczy, Soho wygrywa, ale są to niższego kalibru zwycięstwa. Natomiast wspomniałem o Ladze Bonito. Laga Bonito przegrała w pierwszej kolejce z KTS Zeszło. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że w zasadzie każdy przegra z KTS Zeszło. Trzeba przyznać, że od tamtej kolejki, od drugiej kolejki Laga Bonito nabrała wiatru w żagle. Zwycięstwo 5-2 z Warszawą Wanderers pokazało, że drużyna Adriana Wysockiego będzie ważnym graczem w tej grupie. Z całą pewnością Marcin Duduś, pomocnik grający z numerem 6, jest ciekawą postacią. Nie można zapominać o jedynce, o Bogdanie Kasprzyckim, którego komentarz, krzyki i tembr głosu jest słyszalny na Stadionie Narodowym. Natomiast tak naprawdę trzon ofensywny stanowi Nazar Maksymowicz, gracz, który strzelił 3 gole, oraz Igor Rozpodniuk, również 3 gole w 5 meczach.
Także, to jest siła ofensywna. Natomiast rządzi dzieli w pomocy Karol Siembor, gracz, który strzelił dwa gole, jeden bardzo ładny. I na tym rozpędzie myślisz, że uda im się w najbliższej kolejce pokonać KTS Zeszło? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że KTS Zeszło zakończy rozgrywki z kompletem zwycięstw. To jest niestety brutalna ocena, bardzo smutna, bowiem jak wiecie, Elitliga szczyci się tym. Bardzo się cieszymy, że te grupy są wyrównane. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to premierowa grupa, no nie możemy wam zapewnić takiej rywalizacji, więc wydaje mi się, że KTS Zeszło wygra również z Lago Bonito, natomiast... Ale nawet Sochu im nie odbierze punktów? Nie, nie odbierze punktów i nikt. Natomiast wydaje mi się, że Lago Bonito nie przegra 1-6. Myślę, że ten mecz będzie bardziej wyrównany. Karol Siembor zagęści środek pola, Nazar i Igor się cofną, no i Bombel z Adrianem w obronie będą bardzo gęsto grać. Wydaje mi się, że Lago Bonito ulegnie KTS Zeszło, natomiast pokaże kilka dobrych akcji, skutecznie zniechęcając drużynę czarnych koszul do skutecznej gry. Także przed nami runda rewanżowa. Ze względów technicznych musieliśmy stworzyć kolejną grupę, jakby nową grupę Elit Piąta Liga A rewanże. Natomiast na koniec dodamy, połączymy te dwie grupy w jedną całość i wydaje mi się, że Lago Bonito przeszła największą metamorfozę spośród tych drużyn i wydaje się być najlepszym kandydatem do miejsca numer 3, aczkolwiek w tej grupie, jak się okazuje, miejsce drugie jest absolutnie do ugryzienia, do zabrania drużynie Sochu. Także skupiliśmy się na trzech pierwszych drużynach. Klimak. Klimak jest to drużyna, która trzykrotnie przegrała, ale dwukrotnie zwyciężyła. Drużyna prowadzona przez braci, przez rodzinę Bergiel. Także pozdrawiam serdecznie Marcina, Artura, Piotra i Pawła. Także czteroosobowa rodzina Bergiel. Szczególnie najmłodszy gracz z numerem 8. Mowa tu oczywiście o Piotrze. 15-latek fenomenalnie prowadzi piłkę lewą, prawą nogą. Przypomina się Piotr Zieliński, którego tata uczył pod Lubinem prowadzić piłkę lewą, prawą, tak aby przeciwnik nie wiedział, na którą nogę będzie szedł. Piotr Bergiel, młody chłopak, jeszcze fizycznie nie złapał optimum, więc jeszcze jest na tyle filigranowy, natomiast technika, odwaga, prowadzenie piłki kierunkowe i strzał naprawdę pokazują, że jest to świetnie jest trenować, że jakby bycie młodym chłopakiem, który ma hobby, pasję i chęć osiągnięcia czegoś w życiu jest bardzo inspirujące. Także Piotr i cała rodzina Bergiel, świetna robota. I szybciutko przejdę do opisu składu. Mikoła Czernow, filigranowy bramkarz, nieco być może brakuje centymetrów, ale jest to szybki, sprytny i niezwykle dobrze grający nogami bramkarz. W obronie cała plejada gwiazd, Michał Figurski, Adrian Kaflik, Marcin Różycki, bratem Michałem. Jest tego dużo, jest to bardzo ilościowo solidna drużyna. Natomiast z mojej perspektywy na wyróżnienie zasługuje trzech graczy. Michał Szczur, obrońca, napisaliśmy, że jest obrońcą, ale wydaje mi się, że jest to bardziej pomocnik. Chłopak, który ma jedną asystę, ale robi niewiarygodną pracę w środku pola. Co prawda faulował trzykrotnie, ale widać, że jest to chłopak, który ma przegląd pola, który potrafi podnieść głowę i celnie podać. Także to jest na pewno świetny zawodnik. Sebastian Tański, to jest gracz z numerem 89, napastnik, jeden gol. No i dwóch młodych. Wspomniałem o Piotrze Bergielu, to jest pomocnik taki zawieszony za napastnikiem. No i Piotr Szymański, chłopak, który w jednym meczu strzelił dwa gole. To było fajne wejście. Także drużyna Klimak, dwa zwycięstwa. Co prawda dwukrotnie było to minimalne zwycięstwo, czyli 2-1 z piłeczką lobem oraz 2-1 z Warszawa Wanderers, nieco wymęczone, natomiast porażka z Lago Bonito 3-4 oraz porażka 0-4, czyli z KTS Zeszło, czyli najmniejszym takim wymiarem goli spośród wszystkich drużyn, pokazuje, że drużyna ta na pewno nie odpuści, ma 6 punktów, tylko 4 punkty mniej niż drugie w tabeli Sochu, więc tutaj gra o top 3 będzie na pewno do ostatnich minut. Piłeczka lobem, gracze z
z zachodniej części Warszawy, łososiowi, różowi, nazwijmy, to nie jest róż, to jest właśnie taki parówkowy troszkę kolor. Bardzo ładny, bardzo elegancko się tutaj noszą panowie. Szeroki skład, którego gwiazdą jest, są, w ogóle to też jest zespół trzech rodzin tak naprawdę. Rodzina Bartnik, Michał i Jakub. Jakub to jest chłopak z numerem 7, widać, że umiejętności duże. W 5 meczach strzelił aż 6 goli i 3 asysty. To widać, że jest to kawał gracza. Także rodzina Bartnik, rodzina Gospodarczyk, Łukasz i Kamil. Łukasz jest napastnikiem, 2 gole i 3 asysty. Pokazuje, że jest to bardzo fajny, dobrze usposobiony ofensywnie gracz z numerem 99. Jego brat jest obrońcą. W 4. kolejce odniósł, zdaje się, no podkręciło mu się kolano. Mam nadzieję, że tam wszystko już w porządku. Natomiast czekamy na powrót Kamila. No i trzecią rodziną w tej drużynie jest rodzina Rojek. Dominik, Patryk, szczególnie Dominik, to niezwykle ofensywnie usposobiony napastnik. 4 gole, 1 asysta pokazują jego potencjał. Także zwróciłbym jeszcze uwagę na bardzo charyzmatyczną postać gracza z numerem 10. Paweł Rybicki, obrońca, kawał byka, wysoki chłop. Asysta 1, 1 gol. Najważniejsze, że do właściwej bramki, także brawo Paweł. Chłopak trzyma tą drużynę w ryzach łącznie z Łukaszem. Widać, że jest tam sporo emocji, sporo takiej młodzieńczej fantazji w tej drużynie. 3 punkty z całą pewnością po pierwszej części sezonu nie spełnia wysokich wymagań tej drużyny. Na pewno chłopcy chcą od siebie więcej. Natomiast no widzicie, między drugą drużyną tylko 7 punktów. Naprawdę nie jest to dużo. 15 punktów do zdobycia. Jeśli się tylko skupicie, jeśli poprawicie grę w obronie, bo tam troszkę to szwankuje, no to myślę, że Piłeczka Lobem absolutnie może awansować. No i Warszawa Wanderers. Drużyna z szeroką kadrą, z bardzo ładnie wyglądającym zespołem. Alex Leonard jest to pomocnik. Rodem z Wysp Brytyjskich. Chłopak o międzynarodowym pochodzeniu zaprosił do gry taką multikulturalną drużynę. Jest tutaj oczywiście wielu Polaków z obrońcą Janem Dworakiem na czele. Jest to drużyna międzynarodowa z Ahmedem Echabem w bramce. Komplet meczów, 5 meczów między słupkami, 1 asysta. Także brawa dla Ahmeda. Są tutaj obrońcy z Ukrainy, Wakim Grynczak. Co prawda rozegrał tylko 1 mecz, ale czekamy na więcej. Najciekawszą chyba postacią, szczególnie na takich graczy zwracamy uwagę, to playmaker Anastasis Jonou. 3 mecze, 3 gole, 1 asysta, a w zasadzie 0 asyst, natomiast 1 faul. Natomiast z całą pewnością Anastasis to jest playmaker. Nie boi się prowadzić piłki, wchodzi w dribbling, szuka kolegów i nie boi się im celnie podać. Także jest to na pewno drużyna ciekawa. Teraz dopiero sobie uzmysłowiłem, że drużyna ta tylko pewnie kilku zawodników mówi po polsku, więc powinienem do nich mówić po angielsku. Natomiast no, liczę, że już nie będę tej konwencji zmieniał, więc zostanie w tym momencie jeszcze po polsku. Cała zgraja fajnych graczy. Co prawda w ostatnim meczu skład ten był nieco przetasowany, ferie, więc drużyna żółto-czarnych zagrała w eksperymentalnym składzie. Panie i panowie, za nami pierwsza część sezonu, 6 meczów za nami, sparring plus 5 meczów ligowych. Moje przewidywania są dosyć jasne. KTS Zeszło nie wypuści żadnego meczu z rąk. Są to młodzi ludzie, zmotywowani, poukładane mają w głowie, dobrze wyglądają, dobrze się z nimi rozmawia, więc chłopcy z całą pewnością będą chcieli śrubować rekord goli i dobrze się przy tym bawić. Równocześnie chciałem pozdrowić Marcina Szatkowskiego, który na 2 miesiące wybywa w kierunku azjatyckim. Marcinie, baw się dobrze, pamiętaj, czekamy na twój powrót, jesteśmy fanami twojego talentu i pamiętaj, że Elite Liga o tobie pamięta, pamiętaj, że my o tobie pamiętamy, tak? Więc wszystko będzie dobrze, jedz dużo owoców, kąp się w Gangesie i po prostu spędzaj miło czas. No i właśnie, i tu jest przewidywanie miejsca 2. i 3, to jak wróżenie z fusów. Jak widzicie, tabela po odjęciu numeru 1 i numeru 6, czyli KTS Zeszło i Warszawa Wanderers, jest niezwykle wyrównana. W moim przekonaniu jednak, tak myślę sobie głośno, myślę sobie, że najwięcej determinacji do osiągnięcia sukcesu ma drużyna Klimak. Czy tak się stanie? Czy determinacja wystarczy? Umiejętności są, ale czy takie bardzo...
No, nie jestem tego przekonany. Myślę, że drużyna Soho z Adrianem Kakietkiem w bramce, który wrócił, wyleczył kontuzję, jest to solidna drużyna. No, nie rzuca na kolana, nie jest to futbol bez granic, nie jest to futbol totalny. Są tam pewne niedociągnięcia, są tam pewne braki. Natomiast słuchajcie, gdybyśmy byli nieskazielnymi piłkarzami, to gralibyśmy pewnie w innym miejscu. Dlatego Soho wydaje mi się, że jednak będzie remisowało, będzie traciło punkty, ale jednak rzutem na taśmę zajmie miejsce drugie. No i teraz o miejsce trzecie walczyć będą trzy drużyny. Piłeczka Lobem, Klimak i Laga Bonito. Wydaje się, że Laga Bonito jest na najlepszej drodze, aby osiągnąć trzecie miejsce, bowiem mają 9 punktów, o 3 więcej od Klimagu i o 6 od Piłeczki Lobem. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy ofensywna dwójka ze wschodu udźwignie tą drużynę. Wydaje mi się, że tak się stanie, ale nie będzie to bez problemów. Wydaje mi się, że Piłeczka Lobem z całą pewnością chłopcy, jedno zwycięstwo to jest dla nich zbyt mało i pokuszą się minimum o 2 plus remis. Chłopcy będą walczyć. Wydaje mi się, że bezpośrednie pojedynki Piłeczki Lobem z Wanderers zakończą się ich zwycięstwem i Piłeczki Lobem na przykład z Klimagiem. To może być ciekawie. No i oczywiście Piłeczka Lobem z Laga Bonito. To będą takie derby młodzieży. Ja bym się pokusił o typerkę tutaj. Tak? Okej. Okay. Dawaj. Powiem tak, że KTS zeszło na... Zdam się na ciebie tutaj, skoro mówisz, że nie stracą punktów, chociaż ja pewnie bym widział, że jakiś remis by się zdarzył. No ale dobra. KTS na pierwszym. Laga Bonito wskoczy na drugie i Soho będzie na trzecim. Okej. Okay. To jest bardzo ciekawie. Dominik. Jestem podobnego zdania co Patryk. Uważam, że KTS zeszło, traci punkty i nie będzie mistrzostwa bez przegranej, bez remisu. Na drugim miejscu podoba mi się nazwa, więc wybieram Laga Bonito. Ewidentnie nazwa... Laga Bonito, czyli... Nawiązuje do naszego polskiego mentalności, naszego systemu piłkarskiego, także panowie na drugim miejscu. No i Soho... na trzecim. Bo to zawodnik z Lagi Bonito był autorem tego samobuja, tak? Tak. Samobuja do zobaczenia w... Samobuja do własnej bramki. Na naszym Facebooku do zobaczenia oczywiście. Tak jest, tak, zapraszamy na socjale. Słuchajcie, no i szybciutko jeszcze rzucę okiem na dorobek indywidualny. Marcin Szatkowski, 10 goli. Zobaczcie, on jest królem strzelców na tą chwilę. Natomiast chłop wyjeżdża do Azji, będzie... I tu właśnie typuje tą utratę punktów. No i tu właśnie, no tak, ale tam jest jeszcze Wiktor, tam jest Bartek, tam jest Arkadiusz, tam jest Karol, tam jest ale cała zgraja. Marcin będzie samurajem tam w tej Azji? Tam będzie samurajem, tam będzie generalnie sympatycznie. Także Marcin opuszcza nas, myślę, do maja, więc tu jest szansa dla Kuby Bartnika, strzelca dla Kuby, Michała i Bartka Chostowskiego, strzelców 6 goli. No zobaczymy. Dominik Rojek także ma chrapkę. 4 trafienia, dokładnie tyle co Ilja Zakharow. No zobaczymy. Anastasis Jonow 3 gole, ale to jest raczej chłopak, który będzie asystował. Adrian Gębski, to jest fajna postać. Jeśli tylko dostanie ciekawe podanie, myślę, że ten chłopak potrafi strzelić gol. No i Wiktor Pusinowski oczywiście, jak najbardziej tak. Czy ja dobrze widzę? Kamila Zielińska strzeliła 3 gole? Z KTS zeszło? Zdaje się, że to chyba był temat e-maila ostatniego a propos statystyki. Okej, być może tu jest jakaś pomyłka, będziemy to weryfikować, natomiast niezmiennie na pewno Kamila jest czołową zawodniczką. Wśród asystentów właśnie brakuje mi chłopaka z Wanderers, Anastasisa Jonu, ale jest Piotrek Cichocki z... W ogóle pamiętam tą akcję, w ogóle świetna akcja w czwartej kolejce, zobaczcie sobie to. Zdaje się ostatnia akcja meczu. Piotr, prawa strona, zakłada dziurę po prostu, no mercy, był to mecz Soho, Piłeczka Lobem, dziurka i podanie, i asysta, piękna asysta, piękny gol, dlatego patrzę na blond włosego Piotka i od razu mi się ta sytuacja przypomina. Powiem wam szczerze, że jak Kuba o tym wszystkim opowiedział, to czułem się jak taki... wnuk słuchający dziadka i po prostu można cię, Kuba, słuchać bez końca. Ale ten koniec nadchodzi. Słuchajcie, asystentów jest wielu, głównie z 3 asystami, więc kibicujemy. Wśród bramkarzy na pewno Adrian Katkietek będzie wśród tych, którzy będą się liczyć, aczkolwiek dopiero dołączył. Na pewno Bogdan jest stałym bramkarzem, na pewno Paweł Szymański, na pewno Łukasz Sosnowski,
Achmed Ehab również, no i Mikoła Czernow. Także mamy bardzo fajną sytuację, w której tylko w drużynie Piłeczka Lobem było dwóch bramkarzy. Słuchajcie, za nami pierwsza część sezonu siódemkowej elit piątej ligi A. Mam nadzieję, że boisko, no i miejscowość, lokalizacja, umiejscowienie i cała aura rozgrywek na międzyparkowej, na międzynarodowej wam się podoba. Z całą pewnością zrobimy wszystko, abyśmy utworzyli pełną, fajną, ciekawą grupę, a w przeciągu dwóch, trzech sezonów, żeby były rozgrywki siódemek we wtorki i czwartki. Bardzo wam serdecznie dziękuję za te wtorkowe wieczory. Wszystkiego dobrego i do szybkiego zobaczenia na Międzynarodowej 2 już we wtorek.